Witajcie towarzysze w kolejnym odcinku z Workers and Resources Soviet Republic. No ostatnio idzie nam bardzo, bardzo dobrze. Mamy w tym momencie ponad 5 milionów rubli na koncie. No ale co to byłby za odcinek, gdybym nie zajmował się jakimiś problemami? A już pewnie widzicie ten pytajnik. Proszę mi pokazać, co się tutaj stało. Jedziemy z Brelow, stacja towarowa, czyli to będzie tutaj. No zgadza się. I gdzie ten pociąg chce dojechać? Zobaczmy. Tutaj do Nowego Miasta, na tą nową stację. I co ty chcesz? Prefabrykaty tutaj zawieźć? No ale po co nam tutaj prefabrykaty? Nie, 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 my tak nie mamy robić. Tutaj to my chcieliśmy trzymać na razie tylko stal. Czy ja sobie coś znowu źle ustawiłem? Zobaczmy jeszcze raz. Skąd ty w ogóle jesteś? Z którego centrum dystrybucyjnego? To jest to mniejsze, okej. Okay. No i zobaczmy teraz na dół. To jest ta stacja w Nowym Mieście, tak? Mamy tutaj zawozić tylko stal, więc czemu on te prefabrykaty chce tam zawieźć, nie mam pojęcia. 157 ton. No coś mu się tutaj chyba pomieszało. Okej, także weź ty może jednak wróć do tej zajezdni i weź zacznij jechać od nowa. Możemy to tutaj przypisać? Aha, bo on już jest przypisany. Muszę kliknąć tutaj, odeślij do miejsca pracy. Okej, i niech on przestanie robić to, co teraz robi i niech sobie tam pojedzie. Zobaczmy na kolejne problemy, które mieliśmy ostatnio. Czyli tutaj, w tej fabryce elementów elektronicznych, dalej nie mamy tych chemikaliów. No a przydałyby mi się już te części elektroniczne, żeby tam zrobić te trakcje na tych torach, żeby już mogły jakieś pociągi elektroniczne jeździć. No ale dobrze, zobaczmy w takim razie do zakładów chemicznych. Co się tutaj dzieje, czy tu wszystko działa? No w tym momencie mamy wszystko, okej. Okay. Tylko, że problem będzie w tym, że my możemy produkować tylko 2,7 ton tych chemikaliów dziennie, a taka fabryka tworzyw sztucznych może ich zużyć 3 tony. Także ja bym proponował zmniejszyć tutaj produktywność, bo jednak tego plastiku może aż tyle nie potrzebujemy, a fajnie by było, żebyśmy mieli więcej tych chemikaliów, żeby można je przewozić właśnie gdzieś tutaj, do tej fabryki elementów elektronicznych, no i żeby to jakoś nam ruszyło. No i póki my nie mamy tych części elektronicznych, to ja bym tutaj też zmniejszył produktywność, bo nie ma co, żeby tyle ludzi tutaj siedziało, potem problemy będą w innych miejscach, no a i tak nie ma tutaj nic do roboty. Dalej, w tej fabryce też nic nie robicie, więc zmniejszamy, może nie 10, tylko na przykład 20, no i niech tu czekają na te chemikalia. Tylko, że coś się obawiam, że się nie doczekają, ponieważ teraz brakuje nam żwiru. No i jak przed odcinkiem patrzyłem, też właśnie był z tym problem. Coś by tutaj trzeba ogarnąć, żeby jednak te pociągi jakoś częściej jeździły. Ty jesteś z cementem, raczej po cement jedziesz. Dalej, tutaj jest jakiś pasażerski, ty jedziesz z węglem. Tutaj jedzie jakiś kolejny, okej, właśnie, on jedzie po żwir i potem go wyładuje. Mam nadzieję, że w dobrym miejscu, tak. No tylko jednak fajnie by było, gdyby te pociągi jeździły częściej i miały troszkę więcej wagonów. Wróćmy tutaj jeszcze do tego. Ile on ma tych wagonów? Tylko 5. No mało. A czy ja mogę na przykład dokupić coś w tym centrum dystrybucyjnym? No bo miejsca na lokomotywy na pewno mamy. Jeśli chodzi o wagony, to tak naprawdę nie wiadomo, ile ich się tutaj jeszcze zmieści. No i z tego co widzę, to ja już tutaj mam podłączony ten zakład przeróbki kruszywa oraz mam podłączony ten magazyn. Dobra, bardzo dobrze, tylko że będzie trzeba dokupić po prostu więcej wagonów. Mamy akurat trochę pieniędzy, więc możemy je wydać. 3, 4, 5, 6, jakoś tak. Jak to teraz wygląda? No może jeszcze nie wiem. Raz, dwa. Okej, powiedzmy, że na razie tyle. No i w tym momencie to my mamy sporo tych węglarek, tylko że one niestety nie wyjeżdżają. Pytanie, czy mamy jakąś wolną lokomotywę teraz? Wszystkie niestety są w użytku, chociaż widzę, że coś tutaj też zajmuje się tym żwirem, tak? Zobaczmy, gdzie to jest. To sobie siedzi tu, więc będziemy musieli poczekać, aż to wróci i weźmie na przykład więcej wagonów. I ty też zajmujesz się teraz tym żwirem, okej, ale to już wyjechało. Tak, super, zobaczcie, ile tego tutaj mamy. No i teraz to już po prostu musi działać. Jak tyle tego żwiru przywieziemy tu, to już go nie powinno brakować w tych zakładach chemicznych. Czekając na ten żwir, możemy jeszcze sprawdzić sobie parę rzeczy. Pierwsza, czy to się wybudowało? Wybudowało się, super! To jest zakład przetwarzania tlenku glinu. Mamy tutaj mnóstwo boksytu, mamy mnóstwo węgla,
chemikalia. No właśnie, niestety one tutaj też będą potrzebne. Także myślę, że czeka nas budowa kolejnych zakładów chemicznych, bo chyba nie damy rady inaczej. Tutaj mam taki wielki magazyn. Chciałem zwozić te chemikalia, no tylko, że niestety nie ma czego zwozić. Może ja na razie sobie tutaj ustawię, żeby nikt nie przychodził, bo to nie ma sensu. I tutaj też to raczej nie ma sensu. Tak, dajmy zero, niech oni siedzą w mieście i na przykład pomagają tutaj różne rzeczy budować. Tu jest ogromna fabryka do wybudowania, także bardziej się tutaj przydadzą. Też pokażę wam fajną rzecz, którą zauważyłem przed odcinkiem, czyli tutaj, w tych zakładach spożywczych. Mamy mnóstwo żywności tu, no i ten magazyn też jest pełny. 350 ton, więc miejmy nadzieję, że już tych problemów z żywnością nie będzie. Płody rolne jak najbardziej są i tutaj też trochę. No to przelećmy się jeszcze na koniec świata, zobaczyć jak tam budowa naszej nowej elektrowni. No, elektrownia jest gotowa, tak, wybudowana. No a ten komin jest już praktycznie wybudowany. Także zobaczmy, co by można zrobić tutaj. Budynek jest pozbawiony wody pitnej, no oczywiście. Schodzimy w takim razie pod ziemię i szukamy jakiejś najbliższej rury, do której można by się podłączyć. Tutaj idzie jakaś do tej kopalni, także hydrofornie postawiłbym może właśnie jak najbliżej tej rury, żeby nie trzeba za nie płacić. To sobie wyburzę i teraz wstawimy tutaj rozdzielacz wody. Też muszę pamiętać, że to była dosyć cienka rura. Tak, w ogóle chwila, czy ona jest wybudowana? Nie, my tej rury nie mamy, okej. Okay. To w takim razie nie ma w tym momencie sensu, chyba żebyśmy na przykład zapłacili za ten kawałek rury. Wydaje mi się, że tak zrobimy. No a ten rozdzielacz to musimy postawić tutaj. Podłączmy się teraz tak oraz... to by było bez sensu. Trzeba jeszcze kawałek wyburzyć, takie coś. No i stąd dotąd. Rozpocznijmy zaplanowaną budowę, ale ja jednak zapłacę. Także tutaj rublami to się powinno podłączyć. Dalej, co jeszcze trzeba wybudować? Ten rozdzielacz, tę rurę oraz hydrofornię. A czy chcę budować resztę? Oto jest pytanie, bo... tutaj już są chyba ludzie, tak, 6 na 220. No ale z tego co widzę, to wy nie narzekacie na ten brak wody. Możliwe, że te 8 godzin czy ile tam siedzicie po prostu wytrzymacie. No dobrze, także wracamy na powierzchnię i zobaczmy co się dzieje w elektrowni. Brakuje węgla. A to jest dlatego, ponieważ nie mamy jeszcze wybudowanych tych taśmociągów, no i one się niestety nie wybudują, ponieważ ja ich nie podłączyłem do żadnej drogi. Więc to oczywiście musimy nadrobić, takie coś. Dalej, przejedźmy sobie jakoś tędy, tutaj obok. Podłączamy się do tego miejsca, no i możemy zrobić jeszcze jakieś podłączenie tutaj. No i mamy tu jeszcze jeden silnik, proszę bardzo, podłączenie. I możemy jeszcze naprawić tę drogę, żeby w razie czego dało się przejechać. No i oczywiście jak im doprowadziłem wodę, to teraz jest problem ze ściekami. Czy ja tu będę mógł postawić gdzieś jakiś zbiornik na ścieki? Mamy taki w tym miejscu i to więzienie ma jeszcze zasięg, no ale to już niestety jest za daleko. Zanim to postawię, to zobaczyłbym, czy w ogóle zmieści mi się jakiś kolektor ściekowy jakoś w tym miejscu. Do tego trzeba by wyburzyć kawałek tej rury, wstawić go na przykład teraz jakoś tutaj. W tym miejscu może być jakaś taka cieńsza rura, no i teraz jeszcze gruba rura, stąd dotąd. No to teraz jeszcze zbiornik na ścieki, możemy go postawić na przykład jakoś tutaj. No i spróbujmy to połączyć jakąś taką cienką rurą, tylko czy będzie potrzebna pompa i czy nie będzie kolizji z inną infrastrukturą? No niestety będzie. Może ja na wszelki wypadek tutaj dam jakąś pompę, to jednak dużo nie kosztuje, a serio może pomóc. Niech ona będzie tutaj, no i teraz stąd łączymy się tu. No i tutaj też to powinno się udać. Okej, super. Płacimy oczywiście rublami. Tutaj za to wszystko. Dalej w tym miejscu. To trzeba naprawić, no i chyba wszystko, tak, wszystko. Brakuje wam jeszcze węgla, ale ja bym z tym poczekał, ponieważ wcześniej trzeba by w ogóle mieć gdzie wysyłać ten prąd. Także bierzemy najmocniejszy przewód, taki na 18 MW i zobaczmy jeszcze raz, gdzie ja dokładnie się mam podłączyć. Tutaj gdzieś. Czy mamy tu jeszcze jakieś informacje? Możemy eksportować 18 na pewno? Tak, zgadza się. No to jedziemy z tym przewodem. Jakoś tutaj. Na przykład w to miejsce. Dalej, delikatnie skręcamy i idziemy przez ten las. Ten słup się postawił trochę za blisko, także jego wyburzę. No i idziemy stąd dalej, jakoś tak...
Może tutaj. No i stąd do elektrowni. Okej, coś takiego. Tylko moje pytanie jest takie. Czy wy możecie to wybudować samodzielnie teraz? No bo drogi do czegoś takiego nie doprowadzę. Także albo sami dojadą, albo będę potrzebować jakiegoś biura budowy z helikopterami, czy coś takiego. No ale z tego co widzę, to chyba tak po prostu zadziała. Tak, przypisało nam się to do biura budowy tutaj w mieście. Tylko przypomnijcie mi jeszcze jedną rzecz, bo tu będą potrzebne części elektroniczne, tak? A czy my tu mamy w okolicach części elektroniczne? Coś powinno być, pewnie jakoś zamawiamy. Nawet nie tyle, że zamawiamy, tylko po prostu bierzemy to bezpośrednio z tego składu celnego. W takim razie sprawdziłem już wszystko, co chciałem, więc wracamy do tego żwiru. Tutaj wszystko nam działa, no i zobaczmy teraz, czy mamy go w stolicy. No, mało go jest. Coś to dobrze nie działa, a jechał taki długi pociąg, tylko co się z nim stało? Czy on tutaj jakoś utknął, czy coś takiego? A może ja cały czas miałem zatrzymany czas? Ten dopiero przejeżdża. Tam jeszcze jest jakiś pociąg, ale on jedzie w drugą stronę. Okej, czyli po prostu musimy przyspieszyć czas i poczekać, aż to tam podjedzie i wróci. Pięknie się tutaj ładuje, 780 ton, wyjeżdża. I zaraz to tam będzie. No i już tutaj dojeżdża. Mam tylko nadzieję, że się zmieści i nie będzie problemów z wyjazdem. Jak najbardziej się zmieści. Napełniamy to. W sumie my tutaj przywieźliśmy tylko około 750 ton, tak? Jakoś tak. W tym momencie mamy już 400 coś. Strasznie szybko to zużywają. No, czyli tak z 10 razy będzie się musiał przejechać, żeby to było pełne. Także bardzo dobrze, że dokupiłem trochę tych wagonów, no bo to, co mieliśmy wcześniej, to raczej by nie wystarczyło. No i właśnie tutaj jakaś wywrotka podjechała, dostarczyła żwir do tych zakładów chemicznych, no i jakoś to działa. Mam tylko nadzieję, że coś się tutaj zgromadzi i że wszystkiego mi nie zużyje ta fabryka tworzyw sztucznych. Może, żeby się tak nie stało, to ja jeszcze bardziej ograniczę tę produkcję, ponieważ, no dobra, może nie mamy tego jakoś super dużo, ale w tym momencie serio, chciałbym mieć te chemikalia. No tylko, że znowu zabrakło żwiru. Pokażcie mi to, dystrybucja chemia plastik. Co się tutaj dzieje? Może ja po prostu mam za mało tych wywrotek? 8 na 8, dobra. Czyli więcej tych pojazdów niestety nie mogę mieć, no ale w sumie po co nam to? Czy my aż tyle tego drewna tutaj musimy przywozić? No niby te magazyny mają taką samą pojemność, 30 ton. Więcej zużywamy drewna. No dobra, może to jednak jest potrzebne. No a jak na przykład z tymi cysternami? Zużywamy 4 tony ropy dziennie. Magazyn jest dosyć duży. Też bym tego może za bardzo nie chciał usuwać. A te kryte skrzynie? One służą do przywożenia płodów rolnych i czegoś jeszcze? Raczej nie. Jak już coś, to wywozimy nimi te chemikalia. I gdzie my to wywozimy? Do dużej stacji uzdatniania wody. To nie jest dobry pomysł. Jednak na wywóz tych chemikaliów to powinno być osobne centrum dystrybucyjne, a ci powinni się skupić tylko na tej produkcji. Także na razie zrobię coś takiego, że po prostu sprzedam taką jedną krytą skrzynię. Tak, sprzedajemy jak najbardziej 26 tysięcy, no i w jej miejsce chciałbym mieć wywrotkę. Nie jest to jakoś daleko, więc kupię taką wolną, 35 km na godzinę, ale taką, która może przewozić dosyć dużo tego żwiru. 25 ton. Tak będzie lepiej. No a teraz musimy postawić jeszcze osobne centrum dystrybucyjne odpowiedzialne za rozwożenie tych chemikaliów. Do tego wystarczy mi takie małe centrum dystrybucyjne, budujemy je za ruble, no i stawiamy je gdzieś, może tutaj, tak na uboczu, 78 tysięcy, niech będzie. No i zobaczmy sobie teraz tutaj, czego chcemy się pozbyć. Zakłady chemiczne? Nie. Duża stacja uzdatniania wody? Jak najbardziej. Zobaczmy ten budynek, może nie w ten sposób, otwórz okno budynku. Właśnie. A może jeszcze inaczej, zamknijmy to, włączmy sobie teraz okienko tego i przeskoczmy tutaj, do tej stacji uzdatniania wody. Dodajemy nowe połączenie w to miejsce, pozbywamy się jej stąd. Dalej. Kolejna stacja uzdatniania wody. No nie mówcie mi, że wywozicie te chemikalia tutaj na sam koniec. No dobrze, ja to na razie tak podepnę, chociaż pewnie idealnie by było, gdybyśmy mieli tutaj jakiś osobny magazyn, osobne centrum dystrybucyjne, no ale to też jest dużo roboty. Więc niech już będzie, tylko gdzie ja to mam podpiąć? Przesuńmy sobie
sobie jeszcze to, przesuńmy to, pokażcie mi, to jest ten budynek, przypinamy, jak najbardziej usuwamy, dalej, magazyn, gdzie to jest? To jest magazyn tutaj przy tej produkcji ubrań, no to tak naprawdę też możemy to przywozić tym, no i usuwamy to stąd, dalej, kolejna stacja uzdatniania wody, na szybko to podpinamy, usuwamy, kolejna stacja to będzie druga tutaj na końcu świata, tego też się pozbywamy, no i to tak naprawdę tyle. We wszystkich budynkach docelowych chciałbym 90%, w tym magazynie ma być wyładunek, no i to tyle. Więc teraz jeszcze musimy kupić sobie zamkniętą skrzynię. To będzie coś takiego. Raz, dwa, trzy, cztery. Tak, niech tego będzie więcej, no bo rozwozimy to też tutaj, w te okolice. To okienko możemy sobie już zamknąć. Tutaj zmieniłbym nazwę i to się będzie nazywało dystrybucja chemikalia. Tak, zapisujemy. No i skoro jestem już przy czymś takim, to możemy dodać jeszcze budynki w tym nowym mieście, a raczej budynek. Tutaj gdzieś mieliśmy to oczyszczanie tej wody. To będzie tu. Jak najbardziej zjeżdżamy, zgadza się, wyładunek oczywiście, żebyśmy też za to tutaj nie musieli płacić. Dalej, jeszcze bym sobie wziął ten budynek, centrum dystrybucyjne odpowiednie za paliwo, no i zawozimy je sobie tutaj. I jeszcze chyba zapomniałem o jednej rzeczy, czyli budynki źródłowe. Także przypisuję tu, bo coś tam zawsze trzymają oraz ten magazyn. Zjeżdżamy, tutaj ma być ładowanie. Tak, ładuj chemikalia. Więc obawiam się, że jak zrobiłem coś takiego, to będziemy tego mieli jeszcze mniej, bo jak oni teraz zaczną to wydajnie wywozić, wszędzie gdzie się tylko da, no to nie ma szans, że coś dotrze nam tutaj. A jednak jest szansa. Mamy to, są chemikalia, są części elektroniczne. Tutaj też coś mamy, bardzo dobrze. No i pytanie, czy coś przeszło tutaj. W tym momencie w magazynie nic nie mamy, ale oni sobie to zaciągnęli i wyprodukowaliśmy już troszkę elektroniki. No po prostu genialnie. No to co, teraz jakiś magazyn na elektronikę, a później sobie podepniemy to do dystrybucji sklepy, żeby zawozić te wszystkie odbiorniki do ludzi i żeby mogli słuchać naszej propagandy. Tak właśnie zrobimy. Czy wystarczy mi coś takiego? 70 ton elektroniki? Tak naprawdę moglibyśmy postawić coś większego, tak na zapas. Pewnie, niech to już będzie takie samo. Włączę sobie tylko przyciąganie do tych kratek i stawiamy to najdalej jak tylko się da. Czyli jakoś tutaj, tylko może wy to wybudujcie samodzielnie. Pewnie, mamy czas. Postawmy to w takim razie tu. Teraz, oczywiście, taka polna droga, gdzieś tak dotąd. To sobie podłączamy tak. I może przy okazji ja bym tu jeszcze jakiś asfalt zrobił? No fajnie by było. Tylko żeby asfalt, to trzeba by zrobić jeszcze jakiś przejazd. Może tędy. Oczywiście samodzielna budowa. Dalej, czy uda się przejechać w ogóle przez te tory? Może ja trochę tego wyburzę, żeby nie zaczynać tak blisko. Przejedźmy teraz bardziej tak, pięknie. Druga droga, super. Jedziemy jeszcze dalej. No i chciałbym mieć połączenie jakoś tu. Tak i możemy pojechać jeszcze nawet dalej. Całą tę drogę też sobie ulepszę. Tutaj i jeszcze jakoś tak, no powiedzmy dotąd. Dalej mogę zrobić jeszcze taki fragment, ale w tamtym kierunku raczej bym nie jechał, przynajmniej na razie. Żeby nam to wszystko działało, będę potrzebował jeszcze zapasowej polnej drogi, także niech ona sobie przejdzie jakoś tędy. Łączymy się jeszcze tutaj, dalej w tym miejscu, potem tu. Teraz stąd trzeba by gdzieś tu wykręcić, jak my tutaj teraz przejedziemy. Wyburzę to, chyba że zrobimy to trochę prościej, czyli zapłaciłbym za coś takiego, niech to już będzie asfalt. No i teraz stąd podłączymy się po prostu, nie tak? Chciałem to robić polną drogą, takie coś. I teraz stąd dotąd, także wszędzie się powinno dać wjechać, no a potem to wybudują. Jeszcze muszę rozpocząć to, no i czekamy. No ale czekając, możemy podłączyć się jeszcze do dystrybucji sklepy, czyli to będzie ten budynek, tak. Do magazynów na razie nie. Najpierw niech mają odbiorniki w stolicy, potem będziemy myśleć o innych miastach. Także tutaj dodajemy nowe połączenie, na razie bezpośrednio z fabryki, docelowo z tego magazynu. Zjeżdżamy, no i chcemy tutaj ładować.
tylko elektronika. Pytanie, czy to mi się teraz ustawi w tych wszystkich sklepach? Raczej tak, tam gdzie jest wyładunek, to ja tego nie zaznaczałem. Także gdzie się da, zawiozą też elektronikę. No i super. Coś tu nawet już podjechało. Pytanie, czy ty jedziesz... A nie, ty jechałeś po prostu z plastikiem. Dobrze, także jeszcze troszkę będzie trzeba poczekać, aż zabiorą tę elektronikę. No i mogę chyba jeszcze podłączyć jedną rzecz, bo skoro my tutaj mamy części elektroniczne, to fajnie by było je przewozić gdzieś tutaj, do biura budowy kolei. Coś tutaj niby teraz mamy. Tak, jest trochę tych części elektronicznych, tylko że my je chyba zwozimy z zagranicy. Także wydaje mi się, że moglibyśmy już to zatrzymać. Gdzie to będzie? Tutaj? Raczej nie to, bo stąd to my ładujemy. Dalej, kolejny budynek odpowiedzialny za eksport tym razem. Brelov Magazyn 2. Ty stąd bierzesz części mechaniczne. Ja się coś obawiam, że my będziemy musieli spojrzeć na stację, a nie tutaj, no właśnie. Bo do magazynu to my to przywozimy ciężarówkami albo bierzemy. A gdzie my zamawiamy te rzeczy, no to właśnie tu. Także sprawdźmy może na początek to pierwsze centrum dystrybucyjne. Czy ja gdzieś tutaj przywożę te części elektroniczne? Zgadza się. Wyłączamy. Mogę jeszcze poszukać składu celnego, żebyśmy tego nie zamawiali czasami gdzieś. Mamy go tutaj, także wyłączam i jeszcze sprawdzę, czy czasami czegoś tutaj nie ma ustawionego, chociaż wątpię. Raczej jak to przywoziłem, no to właśnie tamtym. Więc co by teraz trzeba zrobić? To wywozić części elektroniczne stąd i zawozić je tu, żebyśmy potem mogli je eksportować gdzieś za granicę. Możemy to zrobić na przykład w tym centrum dystrybucyjnym. Tak, jak najbardziej podepnijmy sobie do niego ten magazyn. Jest już przypisany, ok. Tylko który to teraz będzie? Brelov Magazyn 2 najprawdopodobniej. Tak, tutaj ładujemy części mechaniczne, które przywozimy gdzieś z końca świata. Więc ja tu chciałbym mieć wyładunek części elektronicznych, no a bierzemy je z tego magazynu, ewentualnie z tego budynku. Zjeżdżamy. W tym magazynie robisz ładowanie, tak? Ładowanie części elektronicznych i potrzebuję jeszcze tej hali montażu, nie? Fabryki elementów elektronicznych, zgadza się. Ładujesz części elektroniczne i zawozisz to do tego magazynu. No a potem z tego magazynu to już mamy jakoś rozwożone po mieście, tam gdzie tego potrzebują, ewentualnie kiedyś, jak będzie tego za dużo, gdzieś za granicę. No ale ja jestem ciekawy w takim razie, czemu etki nie pracują, no bo nigdzie ich nie widziałem, a te części elektroniczne tutaj cały czas były, bo my je zamawialiśmy. Możliwe, że one po prostu już skończyły, a ja tego nie zauważyłem. Gdzie ja to miałem zaznaczone? Raczej nie tu, tylko gdzieś dalej. W tych okolicach, za tym skrzyżowaniem, no właśnie, tutaj, niedokończone tory, budowa została zatrzymana, nie jest przypisana do biura budowy, no świetnie, cztery etki siedzą, nic nie robią, a mogłyby już montować te przewody, także chodźmy tutaj, przypiszmy sobie nową budowę, no i klikamy w tym miejscu, tak? Mam nadzieję, że to zadziała, no i że potem pojadą sobie do końca, tak żeby można było coś tutaj sprzedawać z pomocą tych elektrycznych lokomotyw. No a skoro już jestem w tych okolicach, to możemy sobie jeszcze dokończyć autostradę, to znaczy my możemy, oni dokończą, tylko ja zaznaczę, żeby w ogóle ktoś się tym zajął. Także to mamy zaznaczone, zobaczmy jeszcze jak sytuacja wygląda z drugiej strony. To znaczy drogi nie mamy, ale mamy tory. Pytanie, czy gotowe do samego końca? Jeden tor na pewno jest, zgadza się. Praktycznie do końca. Tylko czy on jest zelektryfikowany? No jest. To mi się podoba, ale fajnie byłoby wybudować jeszcze drugi tor. Też zelektryfikowany najlepiej. Mamy coś jeszcze w tym miejscu, ale tutaj przewodów brak, więc może zanim pojedziemy gdzieś tam dalej, to ja sobie najpierw zamontuję tutaj trakcję. Może to serio działa tak, że ten edek buduje szybciej najpierw zwykłe tory, a potem tylko montuje te przewody, no ale wydaje mi się, że to byłoby po prostu szybciej zbudowane, gdyby on to robił za jednym razem. Bo tutaj to ja muszę o tym pamiętać, zaznaczyć to, no a tak to w tym czasie, co ja się zajmowałem czymś innym, on mógłby już to robić, więc wydaje mi się, że dalsze tory będziemy już budować
od razu zelektryfikowane. Tak, może on tam musi jakoś wracać, no ale tak naprawdę aż tak mi się nie spieszy, a przynajmniej to robi i to będzie. Dobra, więc ja to przeprowadzę jeszcze dalej. Most Kratownicowy, tylko czy my tu jesteśmy równo? Coś chyba nie za bardzo. Dokąd ja to muszę przeprowadzić? Do tego punktu, także wybórzmy jeszcze tego trochę. Teraz coś takiego dotąd, no i stąd jedziemy z takim mostem. No i właśnie dalej pojedziemy od razu z takimi zelektryfikowanymi torami. No i to by było jakoś do tego miejsca, dalej to już jakoś się tym później zajmę. Rozpocznij zaplanowaną budowę, no i teraz etki powinny mieć co robić. Zobaczę jeszcze, czy tutaj pracuje, czy sobie poszedł, to znaczy tak, szybko to zamontował, może nawet aż za szybko. Brak pracowników lub maszyn. Okej, czyli on po prostu teraz wrócił, pewnie coś załadować. No ale i tak, fajnie, dużo tego naraz zrobił. No pewnie tak jest szybciej właśnie robić to osobno, ale no nie wiem, czy to dla mnie. Wyczuwam problemy. Kliknąłem w szpital, budynek jest pozbawiony wody pitnej, to znaczy to tak znika i pojawia się, no ale to jest niebezpieczne. Już tak kiedyś mieliśmy, że nie było wody i nam potem to upadło. Więc ja bym sprawdził może o co tutaj chodzi. Zobaczmy sobie na mapkę przepływu, co my tutaj mamy. Czy któreś rury robią się czerwone? No tutaj coś przez chwilę było, tak jak byłby problem z tym. No ale to nie jest tak, że one są cały czas czerwone, bo wtedy to pewnie byłoby nie za dobrze. Chociaż z tego co widzę, to czerwone rury my mamy tutaj właśnie na początku tego naszego obiegu. No i to już może być problem. My tutaj mamy dwa źródła wody, tak? Jedno tutaj, drugie tu. Prowadzimy do tych stacji uzdatniania i później to się zbiega w tej wieży ciśnień, której nie ma nadmiaru. Także zaraz mogą być serio problemy. Z tym idziemy do tej pompy, ona to tutaj jakoś przepompowuje. W tym kierunku no to tego aż tak dużo nie potrzeba, no a tutaj to jest czerwone. Więc spróbowałbym może postawić jeszcze jakieś jedno ujęcie wody. Takie tutaj prosto z rzeki, tylko może nie w tych okolicach, tylko na przykład jakoś tu. Postawimy to tak, tylko może za ruble, tak będzie prościej. No i teraz stąd taka gruba rura, na przykład do tej pompy, tylko to chyba trzeba będzie zrobić w kawałkach. O, później możemy dołożyć jeszcze jedną rurę tędy. To idzie, właśnie, gdzie to idzie? Do tej oczyszczalni, tak? Więc tą rurą też bym tak poszedł, tylko przejdźmy może najpierw troszkę niżej, pod tą rurą, na drugą stronę i teraz możemy próbować jakoś iść równolegle, o ile to się uda. A coś się chyba nie udaje. Także wyburzamy. Przechodzimy sobie kawałek dalej na jakąś bezpieczną odległość. No i będziemy szli jakoś tak. Tutaj teraz na chwilkę równolegle. Przechodzimy tędy pod tą rurą i łączymy się tutaj. Dobrze, także mamy dwa wejścia. Teraz przydałyby się może też dwa wyjścia. Czyli podziemie, tutaj jakoś tędy i wchodzimy tutaj, nie wiem czy to się uda, może jeszcze kawałek dalej i teraz z tego miejsca tak zakręcamy i podłączamy się do tej pompy. Niestety tu się już nie podłączę do tej wieży ciśnień, także może wyjdziemy sobie z tą rurą gdzieś na przykład dalej i postawię jakąś nową wieżę ciśnień i zrobię w ogóle jakąś nową rurę w tamte okolice. Także pojedźmy sobie z tym jakoś tak, to jest już za pompą. Teraz dajmy taki podziemny zbiornik wody, żeby się jakoś bardzo nie rzucał w oczy. Teraz to podłączamy. Duża przepompownia wody. Na szczęście w tej okolicy jest prąd, także tak sobie to postawimy. Łączymy się tak i teraz z tym chciałbym przejść na przykład gdzieś tutaj, w te okolice, żeby oni na pewno nie mieli problemów z tą wodą. Czyli możemy się podłączyć do tej pompy, no i stąd jakoś to tutaj rozprowadzą. Zobaczmy, czy wszystko tutaj działa. Przechodzimy jakoś tymi rurami, wychodzimy tędy taką żółtą rurą. To nam się jakoś tam napełnia. Ta rura jest cała czerwona. No i pchamy też mnóstwo wody tu. Ale ja bym chwilę poczekał, bo możliwe, że wcześniej nie było tutaj super dużo tej wody, no i teraz ona musi tam dopłynąć. No ale tak w ogóle to ciekawa plątanina nam tutaj wyszła. Tak to jest, jak się coś buduje pod miastem, które jest już zabudowane. Jednak łatwiej coś takiego się robi w zupełnie nowym mieście. No i wydaje mi się, że to będzie działało. Możemy sprawdzić jeszcze raz tutaj na ten szpital. Przepływ jest, tak? Zobaczmy niżej. Co my tutaj mamy? 2 metry, ponad 2 metry sześcienne
na dzień, to byłby przepływ, jakość wody 99%, ciśnienie też mamy. Także raczej jakichś wielkich problemów tutaj nie powinno być. A co ja widzę tutaj? Już wybudowali tę drogę. Serio, oni są tu strasznie szybcy. No to co, pozbywamy się tych polnych dróg. Pewnie, niech one mi tutaj nie przeszkadzają. Jeszcze mogę poprawić te podjazdy, żeby też nie były z takich polnych dróg. Tutaj, tutaj, tutaj. Za to to już sobie zapłacimy. No i skoro nam się wybudował ten magazyn, to wracamy jeszcze do dystrybucji do sklepów. Podpinamy sobie to. Tylko, że mamy problem, że nie można przypisać kolejnych budynków. No niedobrze. Bardzo, bardzo niedobrze. No teraz raczej nic odpinać nie będę, chociaż pewnie trzeba by odpiąć jakiś sklep, no i podpiąć ten magazyn. Chyba, że możemy skorzystać jeszcze z czegoś tutaj. Małe centrum dystrybucyjne, za co ono jest odpowiedzialne? Też za sklepy tutaj? No chyba tak, tak, zgadza się. Oni też to tutaj rozwożą, więc do niego też by trzeba podpiąć te wcześniejsze rzeczy. Czyli ten budynek oraz ten magazyn. Tutaj ma być oczywiście ładowanie tylko tej elektroniki. No i musimy zrobić teraz jeszcze taką jedną sztuczkę, czyli z tej dystrybucji do sklepów usunąć coś. No nie wiem, na przykład ten bar. Tylko zanim to zrobię, to pokażcie mi, gdzie on jest, żebym ja jednak sobie go podpiął na przykład tutaj. Coś takiego. No i teraz stąd możemy go odpiąć i do tej dystrybucji możemy podpiąć tę fabrykę. Nie, ten magazyn. Zjeżdżamy, zjeżdżamy, zjeżdżamy. Ładuj elektronikę. Mam nadzieję, że nic tutaj nie pomieszałem. I możemy jeszcze na przykład tutaj dokupić zamkniętą skrzynię o największej pojemności, czyli coś takiego. No i teraz dopiero ta elektronika zostanie rozwieziona po mieście, tak porządnie, no bo wcześniej pewnie do tych miejsc nie mogli tego zawieźć. Chociaż akurat tutaj mogli, tak, to była dystrybucja do sklepów, a nie tamto, no ale pewnie by się tutaj znalazły właśnie jakieś sklepy, które nie były podłączone. Tutaj na przykład jest coś takiego, tak, to małe centrum dystrybucyjne, do którego teraz to sobie podpięliśmy. To ja jeszcze jestem ciekawy, jak tam na końcu świata, czy te przewody nam się wybudowały. Wybudowały się, super, całe. Także zobaczmy teraz, czy elektrownia działa. Brakuje wam niestety węgla. No a jego wam brakuje, ponieważ co? Nie macie tego? No nie, to już też wybudowaliście. Więc problemy muszą być tutaj. Brakuje rudy węgla. No a jej brakuje, ponieważ nie ma jej tutaj. Ponieważ nie ma pracowników i nie ma wody. No to jeszcze na szybko schodzimy pod ziemię. Zapłacimy sobie za tę rurę tutaj, żeby oni mieli co pić i mi stamtąd nie uciekali. Jakiś autobus już tutaj jedzie, pokażcie mi, 82 robotników, no pięknie. Te autobusy są serio duże, tylko pewnie po prostu jeżdżą za rzadko, no i dlatego tych pracowników tutaj nie mamy. No ale jak już przyjadą, no to to pięknie działa. Tutaj jedzie kolejny, 59. Może ja jeszcze zobaczę na te szczegóły linii. No tak, dwa autobusy tylko, więc po pierwsze, dokupiłbym może jeszcze jakiś pojazd, a może nawet dwa. Przypiszmy to sobie teraz do tej linii. Stop, stop, stop. Kopiuj rozkład i klikamy tutaj. Raz i dwa. Uruchom tego oraz uruchom tego. I jeszcze jedna rzecz, czyli jakiś przystanek końcowy. Wystarczy nam taki mały, jak najbardziej. Stawiamy to tutaj, chociaż tu jest dosyć krzywo, więc może bardziej w tym miejscu. No i teraz jeszcze raz musimy sobie złapać taki autobus, chociaż nawet go już tutaj mam zaznaczonego. Zobacz szczegóły linii. No i po kopalni węgla dodajemy nowy przystanek w tym miejscu. Zaakceptuj zmiany. No ale i tak tych pracowników jest tutaj mnóstwo, także to powinno już zacząć działać. Tutaj mają co robić, w elektrowni się dymi, produkujemy prąd, no i zgadza się, 18 MW, czyli to teraz sobie leci tutaj na granicę, no i na tym zarabiamy. Niecałe 4 ruble za 1 MWh, no ale zawsze coś, to po prostu jest włączone i nam przychodzą pieniądze. W tym momencie ponad 5 milionów. Także tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Koniecznie zostawcie łapkę w górę, no i trzymajcie się. Do następnego razu. Pa, pa. Cześć, cześć.